Aspirant Tomasz Grzywacz. Jestem policjantem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Jestem jednym z czterech policjantów przeszkolonych do obsługi i pilotażu drona znajdującego się na stanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, obsługującego teren całego województwa małopolskiego. Ujawniamy sprawców przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym. Ponadto dron wykorzystywany jest do poszukiwań i do pracy operacyjnej i również wykorzystywany jest w dokumentacji procesowej. Na 11 akurat, bo tu masz... Stację coś możemy wziąć. A kotes? O. Nasz dron wyposażony jest w dwa kontrolery. Jeden kontroler umożliwia pilotowanie statkiem powietrznym, jak i obsługę kamery, natomiast drugi tylko i wyłącznie obsługę kamery, co ułatwia pilotowi obserwację i kontrolę nad statkiem w trakcie ujawnienia właśnie wykroczenia. Ten drugi operator zajmujący się obsługą kamery przekazuje drogą radiową załogom informacje o ujawnionym wykroczeniu i wówczas załogi, które znajdują się nawet dwa skrzyżowania dalej, zatrzymują takiego kierującego, czyli osoby, która popełniła wykroczenie i nakładają na nią środki karne bądź kierują wnioski do sądu. Praca opiera się teraz właśnie na nagrywaniu przejść dla pieszych, gdzie ujawniamy wykroczenia związane z bezpieczeństwem pieszych, czyli wyprzedzania na przejściach, omijania na przejściach, przejeżdżanie rowerami po przejściach dla pieszych. Dlatego kierowcy i piesi muszą mieć się na baczności z uwagi na to, że również rejestrujemy sygnalizację świetlną. Latamy coraz częściej, co trzeci dzień, natomiast zdarzają się takie dni, że z dnia na dzień mamy loty. Także tych lotów po prostu przybywa. Niejednokrotnie było tak, że kończyliśmy działania od 14, a o 21 dron z powrotem był w powietrzu, gdyż wykonywaliśmy poszukiwania. Stał sam. Chwilę nam przeszkadzamy, wiesz? Tyle działań prowadzi policja, taki może niezrozumiały przez kierowców, ale my właśnie to, co pan tutaj zauważył, ja nie widziałem tego pieszego, bo pan nie miał prawa go widzieć. Jakby tam wjechał autobus czy jakiś dostawca, który co kompletnie zasłania panu widoczność prawej strony jezdni, to jest tylko czysta tragedia. On zwalnia, pan też ma zwalniać, jest przejście i pana zareagować. Pan nie reaguje, pan czy jest? Skierujmy wniosek do sądu, ja skonsultuję to jeszcze, ja mam kolegę też. Trzeba będzie... Nie musi, może pan podpisać.